Cześć. No właśnie. Sortowanie, magazynowanie, ewidencjonowanie komponentów elektronicznych. Czy ktoś z Was nie miał z tym problemu? Otóż ja taki problem miałem, ponieważ tych komponentów zaczynało przybywać. Zaczynało już ich być w setkach sztuk i w końcu postanowiłem coś z tym zrobić. Postanowiłem w jakiś sposób je uporządkować, usystematyzować wyszukiwanie i w jakiś miarodajny, sensowny sposób zorganizować to tak, aby przebiegało sprawnie, szybko i w jak najprostszy sposób. Otóż wcześniejszy sposób przechowywania komponentów miałem zorganizowany w ten sposób, że na tych szufladkach, które widzicie za mną, miałem napisane nazwy komponentów poszczególnych, które znajdują się w danej szufladce. Sposób ten zaczął być coraz bardziej uciążliwy, ponieważ żeby miejsce w szufladce wykorzystać w miarę sensownie, żeby tego miejsca nie marnować i nie przechowywać jednego komponentu w szufladce, zaczynałem magazynować po kilka komponentów w danej szufladce. No i tym samym na szufladce pojawiało się kilka opisów. Te komponenty się zbierały i w miarę czasu było już ich tyle, że na niektórych szufladkach było po kilka napisów i w końcu zacząłem się w tych wszystkich napisach gubić. Znalezienie poszczególnego komponentu zajmowało mi coraz więcej czasu. Dlatego też postanowiłem zrobić ewidencję elektroniczną wszystkich komponentów i poukładać je, posortować w miarę sensowny sposób. Przeglądałem, czytałem różne fora na temat programów, które można by w tym celu wykorzystać. No i znalazłem kilka takich propozycji, które mnie zainteresowały. Na początku myślałem zrobić to w postaci czystego arkusza kalkulacyjnego w Excelu. Później znalazłem programy specjalne do tego, specjalnie do tego przygotowane. No i w końcu z tych wszystkich poszukiwań wydzieliłem 2 czy 3 takie programy, które mnie zainteresowały. No i zacząłem je testować. I z tych 3 wybrałem jeden, który najbardziej mi odpowiadał. I postaram się Wam pokrótce go pokazać. Pokazać jego strukturę, jak wygląda wyszukiwanie, jak wygląda wprowadzanie elementu do bazy danych. Nowy sposób magazynowania komponentów polega na tym, że ze wszystkich szufladek, które miałem, zniknęły już opisy, a samo sortowanie zorganizowałem w ten sposób, że wszystkie szufladki, które mam na komponenty, podzieliłem na sekcje. I tak, mamy tutaj sekcję pierwszą, sekcję drugą, trzecią, czwartą i piątą. Każda sekcja podzielona jest na wiersze A, B, C, D, E, F, G i tak dalej. I każda sekcja podzielona jest na kolumny pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i tak dalej, w zależności od tego, ile szufladek posiada dany segment. I teraz wyszukiwanie części polega na tym, że podane są tak jakby współrzędne danej części, a więc tak, numer sekcji, który się znajduje, załóżmy, że jest to sekcja trzecia, numer wiersza, czyli załóżmy, że jest to wiersz A, i numer kolumny, załóżmy, że jest to kolumna pierwsza. A więc całkowite położenie komponentu zawiera 3A1, czyli sekcja trzecia, wiersz A, kolumna pierwsza. I w ten sposób identyfikujemy, gdzie znajduje się nasz komponent. Dodatkowo tych komponentów, których mam mniej lub są bardzo małe, mam układane w szufladkach po kilkanaście sztuk,
I dodatkowo szufladki podzielone są na takie przegrody i maksymalnie w szufladce znajdują się trzy przegrody. Więc taki opis jeszcze dodatkowo umieściłem, w której przegrodzie ewentualnie znajduje się dany komponent. I teraz tak, jeżeli mam szufladkę podzieloną jeszcze dodatkowo na przegrody, mam zaznaczone, w której przegrodzie znajduje się dany komponent. A więc może być to na przykład oznaczenie 3B4P3, co oznacza, że znajduje się w przegródce trzeciej, lub 3B4P1, co oznacza, że znajduje się w przegródce pierwszej. Dodatkowo jeszcze te poszczególne sekcje są tak jakby spersonalizowane dla danego typu komponentu. To znaczy starałem się poukładać to w ten sposób, że mam na przykład najpierw tranzystory, później układy scalone, diody, jakieś tam komponenty pasywne, jakieś tam komponenty mechaniczne. Także jest to wszystko jeszcze tak jakby uszeregowane względem typu danego komponentu. Dodatkowo, gdyby zaczęło mi brakować miejsca w szufladkach, chociaż mam jeszcze sporo szufladek wolnych i w razie gdybym tego miejsca już tak bardzo potrzebował, to jeszcze dokupię, ale na dzień dzisiejszy, gdyby mi zabrakło miejsca w szufladkach, to mam jeszcze dodatkowo umieszczone tutaj na górze, jak widzicie, takie pudełka. Ja je nazwałem boxy i tak jak tutaj widać, jest box 1, box 2, box 3 i box 4. Także w tej chwili te boxy są puste lub tam częściowo tylko zapełnione. I gdyby mi, tak jak powiedziałem, zabrakło miejsca w szufladkach, to mogę dodatkowo jeszcze w tych boksach umieszczać też komponenty. Przejdźmy może teraz do programu. Pokażę, jak to wygląda w programie, jak wygląda wyszukiwanie danego komponentu, jak to wszystko jest zorganizowane i pokrótce postaram się ten program przybliżyć i omówić. OK. Znajdujemy się w oknie głównym programu. Program, który wybrałem do ewidencjonowania komponentów, nazywa się PC Catalog. Jest to wersja 2.0.3. Jest to program darmowy do użytku niekomercyjnego. Z tego, co się dowiedziałem, co wyczytałem, program nie jest już rozwijany przez autora. No trochę szkoda, ponieważ miałbym kilka jakichś propozycji, ewentualnie zmian, które można by w tym programie wprowadzić, ale w tej formie, której jest, wystarcza mi to jak na dzień dzisiejszy. Teraz może krótki opis tego programu. Tu na górze jest ścieżka do bazy, z której aktualnie korzystamy. Można sobie tych baz utworzyć kilka, na przykład osobną bazę do komponentów elektronicznych, osobną bazę do komponentów mechanicznych, czy do czego tam jeszcze innego chcecie, można sobie takie bazy potworzyć. Samo okno programu jest takie dość, raczej bym powiedział, standardowe. I zaczynając od lewej strony, mamy tu w pierwszej kolumnie wyszczególnione w postaci takiego drzewa poszczególne kategorie komponentów. Takie dosyć charakterystyczne. Pewnie jak wyszukiwacie jakieś komponenty w sklepie internetowym czy w jakiegoś innego typu tego programach, to pewnie też jest w formie takiego drzewka rozwijanego, które można sobie tutaj te poszczególne kategorie zwijać lub rozwijać, więc to wszystko jest w postaci takiego drzewka. Na górze, na tą kolumną, mamy trzy przyciski do dodawania następnej kategorii lub podkategorii, zależy gdzie się znajdujemy w danym momencie, edytowania danej kategorii lub podkategorii lub jej usuwania. Następna kolumna, czyli tak można by powiedzieć taka główna, jest to kolumna, gdzie znajduje się spis poszczególnych komponentów znajdujących się w danej grupie, której tutaj wybierzemy z tego drzewka.
I mamy tu tak ID, czyli tam kolejny numer porządkowy, nazwę, czyli nazwę danego komponentu, jaki wpiszemy w programie, opis danego komponentu, ilość sztuk, które posiadamy. Tutaj jeżeli chodzi o tą ilość, to w opcjach programu można sobie zaznaczyć, żeby program wyszczególniał te komponenty, których dana ilość jest poniżej ilości zadanej. Ja tutaj mam akurat poniżej ilości dwóch, także jeżeli jest już jeden komponent, jest on zaznaczany innym kolorem, tak żebyśmy wiedzieli, że w najbliższym czasie musimy ten komponent zamówić. Następna pozycja to jest koszyk. No właśnie, gdybyśmy chcieli już jakiś komponent zamówić, możemy sobie to wrzucić do takiego wirtualnego koszyczka. Później mamy kategorie, także to, co tu wcześniej wspomniałem, w zależności od tego, gdzie ten komponent się znajduje, w jakiej kategorii, tutaj w tym drzewku, tak tutaj ten opis w tej kolumnie na to wskazuje. Następna pozycja to jest, ja sobie nazwałem, bo tu można sobie właśnie, ten program ma tą przewagę, że można sobie tutaj dodatkowo tworzyć tak jakby własne parametry dla danego komponentu, takie opisy, i ja sobie tutaj dodałem coś takiego, co nazwałem położenie w magazynku, a mianowicie to, gdzie nasz komponent się znajduje w tych wszystkich sekcjach, tak jak to wcześniej opisywałem, w której sekcji, w którym rzędzie, w której kolumnie, także tu mam to w tej pozycji wyszczególnione. Przyciski, tak jak w pierwszej kolumnie, dodaj, czyli dodanie danego komponentu, edytowanie komponentu, klonowanie, więc jeżeli mamy na przykład, wprowadzamy kilka komponentów podobnych, możemy sobie po prostu to zrobić przez opcję klonuj, gdzie część tych samych parametrów przenosi się już do nowego komponentu, i usuwanie danego komponentu. Możemy to sobie wszystko wyeksportować do Excela, możemy sobie to wydrukować. Następna kolumna to jest już tak jak tutaj wskazuje nazwa komponentu, ilość danego komponentu, który posiadamy, i teraz jeżeli zużyjemy dany komponent, możemy sobie tutaj w bardzo szybki sposób, naciskając minus, go zdjąć ze stanu lub dodać. Mamy tutaj ten wirtualny koszyk, do którego możemy też wrzucać komponenty, które chcielibyśmy w przyszłości zamówić. No i mamy tutaj też taki globusik, także możemy sobie utworzyć link do strony. Dalej mamy opis tego komponentu i jego parametry. Tak jak wcześniej wspominałem, to co ja sobie dodałem, to jest położenie w magazynku, gdzie on się znajduje, oraz rodzaj obudowy, w jakim ten komponent występuje. Bardzo fajną sprawą w tym programie jest to, że możemy do poszczególnych komponentów dodawać sobie zdjęcia i załączniki. W załącznikach możemy sobie załączyć jakiś dodatkowy opis, jakiś datasheet, także wszelkie dodatkowe materiały dotyczące danego komponentu możemy sobie w załącznikach dołączyć. Tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo fajną opcją jest zdjęcie. Przydaje się to bardzo w przypadku, załóżmy w moim przypadku, komponenty mechaniczne typu jakieś podkładki, sprężynki, stopki, jakieś elementy obudowy. Zdjęcie pozwala nam w bardzo szybki sposób zidentyfikować, jak dany komponent wygląda, czy akurat jest to ten, którego potrzebujemy, którego szukamy. Ja już w swojej bazie posiadam, tak jak widzimy, 628 komponentów. Nie są to jeszcze wszystkie komponenty, które wprowadziłem, ale można powiedzieć, że w 99% mam już tą bazę uzupełnioną.
No i tak jak wcześniej wspomniałem, wszystkie komponenty są podzielone na kategorie, także w danej kategorii mam poszczególne komponenty i możemy sobie zaobserwować, jak to wygląda, łącznie ze zdjęciami. No i ten system pozycjonowania, o którym wspominałem, także przy każdym komponencie mam opisane, gdzie on się znajduje. No i załóżmy, że tutaj ten termistor, jego położenie to jest 3H3, to oznacza, że znajduje się w sekcji trzeciej, w rzędzie H i w trzeciej kolumnie. Pozwala to nam na bardzo szybkie zlokalizowanie danego komponentu. Teraz może na przykładzie takiej baterii pokażę, jak do naszej bazy komponentów dodać kolejny element. Przejdźmy może do programu. I teraz tak, dodając nowy komponent, no musimy go przyporządkować do jakiejś kategorii. Na przykładzie tej baterii jest to bateria. Tutaj w tym drzewie kategorii nie mam jeszcze kategorii baterii, więc musimy taką kategorię dodać. W tym celu przechodzimy do tak jakby do głównego drzewa, na samą górę tych kategorii i w tej pozycji dodajemy sobie kategorię baterie. Wybieramy dodaj, nazwa kategorii, nazwiemy to kategoria baterie. I tak jak wcześniej powiedziałem, położenie w magazynku jest jakby takim parametrem nadrzędnym, który ja zaznaczyłem, żeby dodawał się do każdej nowej kategorii. Jest to tak jakby taki parametr dziedziczony z nadrzędnej kategorii. Jeżeli chcielibyśmy sobie tutaj jeszcze jakieś dodatkowe parametry indywidualne dodać, możemy sobie taką dodatkową kolumnę stworzyć. Ja tutaj nie będę w tej chwili dodawał. Zostawię to w takiej formie, jak jest. A więc nowa kategoria baterie, dodaj. I tu w tym drzewie pojawiła się nam kategoria baterie. Przechodzimy do tej kategorii i w poszczególnej kategorii dodajemy już dany komponent. Wybieramy przycisk dodaj, w nazwie wpisujemy, że jest to bateria warta 9V, ilość 1 sztuka, opis bateria warta 9V. No nie wiem, opis może być dowolny. Dwa bieguny dodatni i ujemny. No i oczywiście, co tam chcecie, możecie sobie w tym opisie wpisać. Ja staram się w opisach dawać takie słowa klucze, które ułatwiają mi później wyszukanie danego komponentu. Położenie w magazynku. Załóżmy, że umieścimy go sobie w sekcji czwartej A, B, C, D, E, F w rzędzie F. Rząd F to jest tylko jedna szuflada, taka długa, a więc to będzie pod numerem pierwszym. A więc wpisujemy tu, że to jest sekcja czwarta F1 i już mamy przyporządkowane miejsce tej baterii. Teraz dodajemy sobie zdjęcie, a więc wybieramy ze zbioru zdjęć, które posiadamy. Możemy sobie samemu takie zdjęcie wykonać lub pobrać z internetu. Jest to bateria. Ja już sobie takie zdjęcie wcześniej przygotowałem.
Dodaliśmy baterie. W załącznikach, tak jak wcześniej wspominałem, możemy dodać materiały dotyczące danego komponentu. Wybieramy przycisk załącz, bateria, datasheet i zapisujemy. I w naszej kategorii baterie pojawiła się bateria 9V. Tak jak wcześniej wspominałem, zdjęcie, które wybraliśmy. No i dokument, który do tej baterii przypisaliśmy. Teraz klikając na ten dokument, automatycznie nam się otwiera. Także tak pokrótce wygląda wprowadzanie komponentu do bazy. Teraz może na przykładzie jakiegoś komponentu pokażę Wam, jak wygląda wyszukiwanie w tym gąszczu szufladek. Przechodzę do komputera i załóżmy, że naszym wyszukiwanym elementem będzie układ Atmega 8. W wyszukiwarce wpisujemy interesującą nas nazwę, mianowicie Atmega 8, i w naszej bazie znajdują się trzy komponenty ze słowem kluczowym Atmega 8. Jak widzimy, jest to układ Atmega 8 w obudowie DIP 28. Kolejny też w obudowie DIP 28 i kolejny w obudowie TQFP 32. Załóżmy, że nas interesuje układ w obudowie TQFP 32. Ten układ znajduje się tutaj, mamy położenie w magazynku. Jest to 1C4 P2. Tak jak wcześniej wspominałem, P2 oznacza przegródkę drugą. To znaczy, że szufladka podzielona jest jeszcze na przegrody. No i udajemy się do pozycji 1C4 P2. Tak jak wcześniej wspominałem, mamy tutaj sekcję pierwszą C, czyli A, B, C i kolumnę czwartą, 1, 2, 3, 4. To jest nasza szufladka, w której znajduje się Atmega 8 w obudowie TQFP 32. Wyciągamy szufladkę i znajduje się w przegródce drugiej. Pokażę może do kamery. Także tu znajduje się, tu jest przegródka druga. W tej przegródce znajduje się szukany przez nas układ. Także w miarę szybki, sprawny sposób na odnalezienie w gąszczu tych wszystkich elementów interesującego nas komponentu. Co jest jeszcze fajne w tym programie, to to, że możemy też wyszukiwać komponenty tak jakby w odwrotnym kierunku. To znaczy, załóżmy, że chcielibyśmy zobaczyć, co znajduje się w tej szufladce. Pozycja tej szufladki to jest 4B2 i wystarczy w programie w wyszukiwarce wpisać pozycję 4B2 i odnajduje program nam, co w tej szufladce się znajduje. Może pokażę tak szybko, jak to wygląda w programie. Wybraliśmy sobie pozycję 4B2, a więc w wyszukiwarce wpisujemy 4B2. No i odnalazło nam, co się w tej szufladce znajduje. Tutaj widzimy, że w tej szufladce znajdują się dwa komponenty. Pierwszy komponent jest to wyświetlacz LCD. Drugi komponent jest to zielony filtr do obudowy do tego wyświetlacza. Także możemy też wyszukiwać w drugą stronę, a mianowicie to, co nas interesuje, co w danej szufladce się znajduje. I może jeszcze jakiś jeden przykład z tych dodatkowych boksów, które posiadam nad tymi szufladkami, o których wcześniej wspominałem.
załóżmy, że chcielibyśmy zobaczyć, co się znajduje w boksie trzecim, więc w wyszukiwarkę wpisujemy boks 3. No i na dzień dzisiejszy w tym boksie znajdują się dwie odgiętki na przewód. Także no, tak jak można wyszukiwać po nazwie komponentu, to można też wyszukiwać w drugą stronę po położeniu danej szufladki, co w tej przepraszam, co w tej szufladce się znajduje. No i jeszcze jedna taka dosyć istotna sprawa, na której też już kilka razy się przejechałem, także należy pamiętać o tym, żeby przy wyszukiwaniu nowego komponentu lub przeglądaniu bazy wyczyścić filtr, ponieważ w tej chwili mam wpisane tutaj akurat box 3 i tak jak widzimy, przechodząc sobie do poszczególnych kategorii, no te komponenty nam się nie pojawiają, dlatego że mamy tutaj w filtrze zaznaczony box 3 i on filtruje tylko po tej nazwie, więc musimy to usunąć i dopiero w tym momencie pojawiają nam się wszystkie komponenty, które są dostępne w bazie danych. Tak samo jeżeli wpiszemy na przykład tranzystor, to w tej chwili są wyświetlane tylko wszystkie komponenty, które posiadają w opisie, w nazwie, w słowie kluczu posiadają słowo tranzystor. Inne komponenty z innych kategorii nam się nie wyświetlą. Także musimy też o tym pamiętać podczas korzystania z tego programu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no już kilka razy się na tym przejechałem, ale już teraz pamiętam, także za każdym razem wiem o tym, że trzeba ten filtr wyczyścić przy sortowaniu komponentów na kategorie. To by było na tyle w tym króciutkim filmiku. Mam nadzieję, że komuś ten film się przyda, kogoś naprowadzi, komuś pomoże, komuś, kto ma podobny problem, jaki miałem ja przy ewidencjonowaniu komponentów, ktoś, kto przymierza się do wprowadzenia elektronicznej ewidencji lub zmiany sortowania. Mam nadzieję, że komuś ten film się przyda i komuś podpowie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego filmu, który wkrótce się pojawi. Mam nadzieję, że to będzie już jakiś film z naprawy. No, niestety nie miałem czasu na nagranie takiego filmu. Cały czas są inne obowiązki, inne rzeczy. Z tymi filmami jest teraz dosyć ciężko, ale postaram się w najbliższym czasie zrobić jakiś film z naprawy. Także do następnego filmu. Hej, cześć!